Idziemy tutaj. Jest tu misja. Zapomniałem o tej misji, więc będziemy ją robić. Śpiąca królewna. How did the personal link become a part of you? I am simply looking for a way to repay the people who saved my life. Czemu ja nie mogę chodzić, jak ty mówisz? Dobrze, rozumiem. Świetnie, cieszę się. Będę ci szukał tych hyperłączy, chociaż tak zupełnie szczerze, to gdyby dało się to zrobić bez twojej pomocy, to chętnie bym to zrobił bez twojej pomocy. Także jeśli będę miał okazję, to ci nie pomogę. Jeśli będę miał taki wybór do podjęcia. No to jest wszystko, jesteś strasznie fishy postacią. No w ogóle wszyscy są fishy. Poza gościem, który chciał uratować nie pamiętam, jak ona się nazywała. Let's see. If I enter the name in the life support device. Podtrzymanie minimalnego życia. Do aktywacji fizycznej potrzebna jest energia. What's this message? Tak. Fajnie, że mogę się od razu teleportować, żeby nie iść całej tej drogi z powrotem. Skoro misja polegała tylko na przejść się do punktu B. Oddajmy misję. Ukończ. Co ciekawego napiszesz? To co ona pisze czasem jest takie... Czy dostałem nowe misje? Tak. Chyba mocno śpi. Powiedziała, żeby uciekać jej nie szukać. Udana moja żona zaginęła. Jak to dlaczego? Pewnie miała kochanka, no. W ogóle nie będę zdziwiony, jak się okaże, że miała kochanka. Naiwny byłeś i tyle, no. Dałeś się wyrolować. Dobra, lecimy na pustkowia, moi drodzy. Wracamy właściwie, już tam byliśmy. Ale dużo misji pobocznych daje ta gra, a te misje poboczne są całkiem ciekawe do robienia, więc z przyjemnością sobie będę... Czy ja mogę na pustnię? Dobra, zrobimy tak. No, chciałem po prostu zmienić mapę na pustkowie i się teleportować na któreś z punktów kontrolnych, które mam na pustkowiu. Mam ich tam kilka już. Ale ewidentnie nie chcieli mi tego podarować. Udało nam się mniej więcej połowę pustkowi wczoraj zwiedzić. Zwiedziliśmy całą tę część. Także został tutaj dół. No i jest sporo misji do zrobienia, więc absolutnie będziemy sobie te misje po kolei robić. Na razie podnieśmy to. Zaginiona żona. Zobaczmy, czy... Czy to jest szkielet? O. Ale jest dwa, są dwa szkielety, czyli miała kochanka. Nie? Siem gaszem. Co? No pewnie, że mi... No pewnie, tylko że kochankę miała, nie kochanka. Doskonale. Dobra. Jako, że dzisiaj nie grałem, to przypomnijmy sobie, jak się walczy w tej grze. O nie. Serio? Dobra. Ja sobie tu, słuchajcie, dodałem jakieś punkty też. Więc będę więcej zadawał z tych umiejętności bety. Co? Aha. O Jezu, bo ja kliknąłem typa, nie typiary. O! It's so sad. And all because of a misunderstanding. Co? Nie. Co? Co? Chcę jeszcze raz. Znaczy, zrozumiem, że ona nie żyje, ale wychodzi na to, że było tam jakieś nieporozumienie związane... O, oh, wow. Okej, okay, dobra, kumam. Jesus Christ. Dobra, ale to nic. Tak czy tak, chciałbym jeszcze te pustkowia pozwiedzać, więc na razie nie będziemy się bawić. Pójdźmy może tu? A, to jest główna misja, więc nie będę miał problemu, żeby ją znaleźć chyba. Ale muszę wrócić tamtędy. Raczej. Let's go. Dzięki naprawdę, Eve, że masz to szybsze bieganie.
To jest doskonała zdolność. Doskonała. Sejwik? Nie, ale to może w walce? O! Chciałem wypróbować inną amunicję, mogę? Mam? Żądło. Fajowa, jeszcze raz. Nie mam szkody tego żądła. Bum! Powinny im odpadać nogi jak... Firelina. Siemano, ale mega fajna emotka. Od kogo taka emotka? Urocze, jest super urocze. Uwielbiam to. Mistrzostwo świata. Te animacje to jest szczyt komedii w azjatyckich grach. Dobra, lećmy dłuższą trasą do tej misji. Doskonałe to jest, że ona ma ten szybki bieg. Że wyłącza się po chwili, bo... Ale to nic. Co możesz? Ooo, yes, please. To, a tak, to wybuchało już w demie, zapomniałem o tym. Przestałem kompletnie tego używać. Nice. Czyli księcia Persji też mamy. Almost as good as mine. It must be the drone, not you. No i w trochę poczucia humoru. Czyli amunicja też dropi. Myślałem, że będę musiał ją tylko wykupować. Chcąc w ogóle ją mieć. Więc będą bardzo ograniczone zasoby, ale wychodzi na to, że gra jednak będzie całkiem hojna, jeśli chodzi o dawanie mi amunicji. Scrap planes. Kawerka. Nie mam chyba skill pointów, ale zresztą nawet jeśli to potrzebuję, chyba trzech, jeśli się teraz nie mylę. Na wszelki wypadek. Ulepszeń nie potrzebuję robić. Dobra, trzeba się przejść po tej lokacji i pozbierać wszystko, co się da. To jest misja związana z motorem? No, tak to... Chociaż, szczerze mówiąc, wieża słoneczna była bardziej bogata w śmieci chyba. A, nie, nie ta misja. Dobra, źle myślałem. Okej. Ej, ty jeszcze we mnie nie celowałeś. Od... Jezu. Naprawdę nie musisz być cały czas... Okej, dobra. Pierwszy raz widzę tych przeciwników. No zaraz się przyzwyczaję. What? Jak w ogóle pół HP mi zabrali, ja nie byłem w stanie nic zrobić. Nie no, odrodzenie, jestem zaraz obok. Dobra. Już w miarę ogarniam, co oni robią. Przynajmniej mam nadzieję, że to wszystkie ataki, którymi dysponują. Wow. Dobra, na śmietnisku będzie ciekawie. I love it. No! Bardzo mi przeszkadza fakt, że są tutaj te śmieci. Szczerze. Dobra, zmieńmy. Okej. Trochę się z nimi pobawmy, bo... Kurde, ściana. Myślałem, że może przylecą nad ścianą. Jakby był jeden, to nie byłby problem, ale dwóch... Przyznam szczerze, trochę mnie wadzi. No halo! O! Mogę odbijać. To jest dobra informacja. Dobra.
Bo gdybym mógł tylko blokować, to nie byłoby aż tak dobre. Zadziałało. To mnie zniesie tu na dół, na te plainy. Dobra, ale to jest też skrócik. Na razie nie będę tu szedł, bo zbieramy sobie elementy, żeby móc zmienić fryzurkę. Super misja poboczna. Dasha potrzebuje. O, jeszcze nie mam. Dobra, teraz możemy się już z tobą bić. Bardzo popularny atak wśród wszelkich robotycznych przeciwników. Znany chyba najbardziej w tej chwili z Jedi Fallen Order. Ajajaj, jeden szybki. Źle policzyłem. Ta gra naprawdę mogła być bardziej niewybaczająca. W sensie, jakby był poziom trudności jeden wyżej, tak żebym szybciej umierał, to bym go wziął. Tak tylko, żeby musieć się nauczyć tego stylu walki bardziej, bo na ten moment zbyt łatwo mi przychodzi pokonywanie kolejnych przeciwników. Już widziałem, że... Ach, dobra. Słaby dar. Hajzik. Te pułapki. Żebym przypadkiem nie dostał suszarki, czy prostownicy, czy innego szamponu. Hit. Dobra. Okej, rozumiem, że muszę zejść tam. Jeszcze... Dobra, zróbmy to na koniec. Załatwmy wszystkich przeciwników dookoła najpierw. Ej, aha, dobra, jak się do ciebie zbliżę i nikt mnie nie powstrzymuje, to mogę cię bić, bo ty jesteś kiepski na krótki dystans, to ma dużo sensu. O, mogę wejść tu na schody, ale ja chyba byłem na górze. A, tu nie ma większej góry, spoko. Nieważne, nie było tematu. Skrzynia. Mogę ją wyciągnąć stąd? No. Rozumiem, że będę musiał nią trochę pokręcić, bo mi się postać nie zmieści. Great. Okej. Okay. Złapiesz się tej liny? Nie. Ale jestem kiepski. O, dobra, nice. Och, części do motoru. Przepraszam, cały motor. Nie no, zabieraj karoserię, przyda się. Serio. A Kaja to taka urocza dziewczynka jest. Ty mnie nie widzisz, nie? Mogę cię z ten? Zaskoczyć na ciebie? Dobra. Brawo! To było doskonałe. Świetnie sobie poradziłem, to prawda. Tamten pojedynek wydaje się dość trudny. Więc pozbądźmy się najpierw z głowy tego tutaj. Nie lubię schodzić po drabinach. Spowalnia mi to wszystko. A, tutaj nie ma pojedynku, to po prostu podniosę sobie część. Nożyczki! Dobrze! Dobrze. Nie wracaj, no. Nie, nie wracaj. Zrobimy wszystkie misje stąd, to sobie wrócę do wioski. Spokojnie. Zmienię sobie fryzurkę później. Naprawdę podoba mi się ten długi kucyk. Nie widzę powodu, żeby on sobie nie został na mojej postaci. Poza tym, że mógłby być jakiś bardziej posklejany. W sensie, żeby się zachowywał bardziej jak w anime. Niż tak powiewał, jakby faktycznie był złożony z włosów. Dobra, teraz tak, mamy dwie opcje, albo iść w dół,
w kierunku Altes. O Jezus. Nie wiem jak to przeczytać, to jest chyba po francusku, nie? To jest dalej jakiś cel mis. Aha, jakaś paczka. No to dobrze, że. These kinds of trunks are... I think this one belongs to Kaya. Good to hear. Okay. Let's go ahead and get. Dobrze, że jestem maniakiem patrzenia na mapę. No byłoby kiepsko. Wróciłbym do Kai, by się nic nie zmieniło. God damn it. Powiem ci, Eve, jak na kogoś, kto dostaje mieczami Alpha Native'a, to spadek z takiej wysokości naprawdę musi cię boleć, skoro wydajesz z siebie takie dźwięki. Nie wiem, czy ja sobie z nimi poradzę, szczerze. Dwóch shooterów? Trochę mocne. Moduł lepszenia drona. Great. Przyda się. Dobra. Jeden mniej. Czekamy na Dasha. Najlepiej by było, jakby ten nie strzelający do mnie podszedł. Jest. Great. No i dobra. Reszta to już historia. Chodź. No. Aj, trójkąt wcisnąłem. Dziabnij z butli. Dobra. Teraz to się obraziłem, muszę cię zablokować. Thank you. Zdenerwowałeś mnie, gościu. Muszę pamiętać jeszcze o mojej umiejętności bety pod krzyżykiem. Bo ona miała ogłuszać. A to by się bardzo przydało ogólnie. No! O! Myślałem, że... Ajajaj, myślałem, że dwa ataki wystarczą. Się przeliczyłem trochę. Jeszcze jeden? Się przeliczyłem, bo nigdy nie biorę pod uwagę wystarczająco tej tarczy, którą oni mają. Która obniża obrażenia, które im zadaje. Robi to ogromną różnicę na dłuższą metę. Może nie, to nie zbrodnie. No tak, pod warunkiem, że nie zaczynasz kraść, żeby je spełnić, to nie. Bo to zdanie często słyszę od postaci, które potem mówią, że wymordowały pół wioski jakiejś, żeby dostać to, czego chcą. Nie, o, w sumie. Nie? Dobra, czyli muszę zmienić amunicję i strzelać ze zwykłej. Czy to służy czemuś innemu niż... Co? Aha! Faktycznie coś otworzyłem, dobra. Ja wciąż tęsknię za moją siostrą. O, w Zionie! Szkoda, że te skrytki się nie zaznaczają na mapie. Bardzo by się to przydało, tak szczerze. Powiem tak. Zwiedziliśmy sobie to. To jest misja główna, jeśli się nie mylę. Revoir. To jest dobry moment w sumie, żeby się udać i faktycznie oddać tę misję. Dostać jakieś punkty, a potem sobie wrócimy na pustkowia, co? Dobra, co napisałaś, Eve? Ta żona, to jestem ciekaw, co tutaj napisze. Tutaj się dobre rzeczy działy. I Amandy też. Jeśli jesteś Chris, odpowiadasz za ich śmierć. O nie! Eve, co ty zrobiłaś? Nie tak się pisze.
Jeśli jesteś Chris, odpowiadasz za ich śmierć. Eve, uwielbiam. Naprawdę twoja obojętność jest doskonała. Niech ktoś zabije 10 z nich. Okej. Okay. Dobry sposób na przedstawienie misji zabij 10 potworów. Och, narkotyki, jeszcze tego brakowało. Wszystkie takie typowe ludzkie zjawiska tutaj się pojawiają kolejno w tej grze, widzę. Overclocking the brain? That sounds intense, to say the least. Ale przynajmniej zarobię. No chyba, że rozprowadzenie jest nielegalne, ale... Dobra, czy jest jakaś misja, którą mogę wykonać? Tak, bardzo uprzejmie poproszę, bo ja tutaj mogę sobie fryzurkę zmienić. Zobaczymy, jakie będzie miał w ofercie. Już byłem. I ty jesteś stanowczo za słaba, naprawdę. Twoje ciało powinno być bardziej odporne. Walczysz z Alpha Nightiba. No jak to? No chcę nową fryzurkę. Podoba mi się, że ona to tak mówi, jak to mówi. Bo ona tego nie mówi na zasadzie faktycznie potrzebuję makeoveru, chcę być ładna. Tylko mówi to, powiedziałeś, że moje włosy są nudne. Nudne to złe słowo. Chcę, żeby to było jakieś dobre słowo, więc zrób coś, żebyś mógł powiedzieć dobre słowo. Ona nie wie, o co chodzi, ona tego nie rozumie. Niesamowite to jest. O, mogę jej farbować włosy też? Jest, czerwone będą na 100%, ale najpierw muszę fryzurę wybrać. Okej, dobra, no to masz tak, to będziesz miała takie. Co? Dobra. Super, nic nie zmieniłem. Nic nie zmieniłem, bo moja fryzura nie stać mnie było. Muszę iść kupić do Kylie zaawansowany materiał polimerowy. Jesteś taką uroczą postacią, muszę do ciebie częściej chodzić. Jak ty się nazywasz? Kaja. Boże, Kaylee, Kaja. Dobra, najpierw pokaż mi sklep i daj mi zaawansowany materiał polimerowy. Poproszę. O, co nowego mi dasz? Co nowego będę mógł u ciebie kupić, powiedz mi, moja droga. Nowe kluczyki? Fajne kluczyki, daj. Tak. Podobają mi się. Tu jakieś nowe, ale to mi nie jest potrzebne do niczego. Dobra. Dużo pieniążków mam. Ten ostateczny materiał polimerowy to jest coś, czego w ogóle nie mam. Muszę to kupić. Daj mi tego więcej. Wygląd jest najważniejszy. Dobra, skrzynia. Kaja, to jest trunk, right? The bike isn't salvageable. It's too badly damaged. Oh, that's fine. The trunk is much more important to me. Przepraszam, jeszcze choruję. Ale będę wam wyłączał dźwięk, jak będę musiał sobie zakasłać. Dlatego mój głos pewnie jest też bardzo taki nosowy, bo jeszcze mam katar. Git. Uwielbiam ten jej strój. Ta krata, zresztą jak moja koszula. Bardzo lubię ten wzór. On jest taki najprostszy i krzyczy trochę kryzys wieku średniego u faceta. W zasadzie, no najwięcej ludzi jak widzę w takich koszulach jak ja mam teraz, to są tam głównie 40-latkowie albo metale. To są dwie grupy, które to noszą. Dobra, mogę iść do salonu fryzjerskiego teraz zrobić sobie tą fryzurę, którą chcę. No więc...
trochę krzyczy to moją starością, to, że każe jej to nosić, ale... Dobrze, no, daj mnie. Po co mi ta rozmowa, która się zresztą powtarza w kółko? Tak. Chciałbym jeszcze móc zmienić jej kolor oczu, ale dobra, nie będę już marudził. Jak to wygląda? Szczerze to mnie teraz zaczyna denerwować ten kucyk. O, that's better. No, teraz jest lepiej. Do tej fryzury absolutnie bardziej pasuje. Dobra, czy ja mam jeszcze jakieś misje tu, w tym miejscu? Nie. Ale... ale jeszcze tutaj muszę zajść, więc tam sobie pójdziemy. A potem wracamy na pustkowie. To są rzeczy, które mi się osobiście podobają. Tak jak ubrałem... Dlaczego ci lubię krzepki napęd? Ja uwielbiam. Twój krzepki napęd i smutne kable. Androidowe komplementy to jest najlepsza rzecz na świecie po prostu. Dobra, no tam jest zaraz telefon, będę mógł się przenieść. Niech wam będzie. Ukończ. Co? Kolejna misja? A właśnie, co napisałaś? Zanurzone w wodzie, sprawdziłem zawartość, żeby zobaczyć, czy działało prawidłowo i... cóż, przepraszam. On nie przeczytał ten dziennik, no tak. Miałem nie czytać. Towar pośród równik złomowych na pustkowie. Wciąż nie mogę... okej. Okay. Składzie oleju na równinach. Okej. Okay. Już tam byłem, więc nie ma problemu. Będę mógł się tam po prostu teleportować. Dobra, najbliższy telefon... jest tu. No, budka telefoniczna. W walce? Z czym ja walczę? Już nie walczę? Tak, właśnie cieszę się, dzięki. Już. Potrzebowałem to tylko aktywować. To jest kolejna gra, tak jak mieliśmy wcześniej do czynienia z Banishers, Ghosts of New Eden. Nie przydałoby się przetransportować jakąś skrzynię. Czy jest tu jakaś skrzynia potencjalnie? Chyba, że będę miał potem jakiś podwójny skok, no bo nie jestem w stanie fizycznie doskoczyć do tego. A tam ewidentnie można gdzieś wejść. Przeskanuję może w poszukiwaniu jakiejś skrzyni, ale wychodzi na to, że żadnej tu nie ma. O! Dawaj jeszcze raz. Nie podoba mi się ta desynchronizacja w twoich atakach. Ja w ogóle źle traktuję umiejętności bety. Ja do tej pory traktowałem je trochę tak, jakby załadowanie ich powodowało, że powinienem ich od razu używać, żeby móc ładować już kolejne. Tymczasem tam jest pasek, który jakby się zużywa w ramach mojego używania umiejętności bety. Gdzie jedna umiejętność bety zużywa mi dwie części tego paska. Chyba z sześciu, które mam. Więc teoretycznie mogę użyć umiejętności bety nawet trzy razy z rzędu, jeśli dobrze. A przerwałem mu serię w ogóle. No jest. No! No. Come to papa! Come to mama, może bardziej. Dzień nadejdzie. Śmierć godna złomiarza. Tak, ludzie, którzy pracują w niebezpiecznych pracach i wychodzą z domu właśnie, żeby wyjść do roboty. Szczególnie w filmach, no bo nie wiem jak to jest w rzeczywistości, ale często mówią: dobra, ostatni dzień, ostatni dzień, ostatni dzień. Od jutra nie ryzykuję już życia, nie?
nie ryzykuje już życia, no i w końcu nadchodzi ten ostatni dzień. I potem każdy, kto to słyszał, powtarza, no mówił, że to już ostatni dzień, ale mówił tak już 365 raz w tym roku, a to był 31 grudnia. No niestety, taka prawidłowość, no. Ciężko porzucić taką robotę, bo to jest świetnie płatna robota przeważnie, nie? Tam na górze, a tam byłem już chyba. Już tamtędy łaziłem. Matko, jaka tu jest wielka przestrzeń, co ja mam z tym zrobić? Pójść w prawo najprędzej, żeby najpierw zacząć od tamtej przestrzeni. Zwiedzanko. Ciebie nie znam, może lepiej... No. Może lepiej będę ostrożniejszy, chciałem powiedzieć. Ej, a ty dokąd? Dobra, zresztą. Na was to mam nawet zlecenie, więc chyba... Ach. Zawsze mylę ich tempo. Ten przeciwnik ma bardzo dziwne tempo swojej umiejętności berserkowej. Okej. Serio? Myślałem, że zaatakujesz. Specjalnie przerwałem swoją kombinację. Już nie ciągnąłem jej dalej. Żeby nie dostać głupich obrażeń. A ty mi robisz takie rzeczy. Ja nie wiem. Nie powinienem zaczynać kombinację od... Serio? Staram się pamiętać o tych różnych rzeczach, które mogę potencjalnie wykonywać, ale zawsze o nich zapominam, koniec końców. Jesus, prawie umarłem. To jeszcze od prostego przeciwnika. Ach. Cały ja. Tu klapki na oczach. Jak już myślę, że umiem, to dosłownie praktycznie jakbym nie patrzył na ekran, się zachowuję. O. Dawaj cokolwiek masz w środku. Zgadnij, kotku, co mam w środku. Op. Ciastko. Karmel! Czekolada! Tak, jestem stary. O Jezu, hymn 30-latka. Ciastko. Karmel! Czekolada! Tam w ogóle wokół tej reklamy były jakieś kontrowersje, że tam... Że ona się wyśmiewa z... jakiejś mniejszości. Z choroby, tak? Z choroby. Bo tam była mowa o ludziach z zespołem Tureta. Jeśli się nie mylę. Bardzo przykra sprawa. W sensie... Kurczę, no... Z jednej strony zrozumiałe, tak, jestem w stanie powiedzieć, tak, to jest przykra sprawa, żeby się, że ci ludzie mają przerąbane w życiu momentami i że wyśmiewanie się z nich to jest słaby temat. Ale czy naprawdę reklama tego typu powinna być szkodliwa dla kogokolwiek? No nie, bo to nie jest, w sensie ona nie powiela stereotypów, jest raczej formą żartu. Chociaż no, też jest kwestia oczywiście jakiejś etyki reklamowej, czyli... Czy takie coś faktycznie powinno się pojawiać w reklamach, bo czy nie jest krzywdzące? Czy nie jest wykorzystywaniem bardziej niż obrażaniem, nie? Czy takie coś jak schorzenie powinno być wykorzystywane w ogóle, żeby reklamować cokolwiek? Wydaje mi się, że to może być większy problem niż to, że... obraża jakieś ludzi, jakąś grupę społeczną, nie? Takie rzeczy jak choroba nie powinny być wykorzystywane
celach reklamowych po prostu. Bo niektórzy ludzie przez wzgląd na to, że taką chorobę mają, po prostu są przez nią... O Jezus. Po prostu są identyfikowani przez wzgląd na to, że ją mają, a... Coś świeciło na zielono? Nie, chyba, że to mój dron. To pewnie Adam. To pewnie Adam. Oczywiście, że nie mam kodu. Matko, ile tu jest rzeczy poukrywanych. Tu jest człek. Biedna kobitka. Tu jest robot. Gdzie jest robot? Biedny się ukrył. Nie wiem, czy te roboty tutaj są samoświadome, ale ten totalnie wygląda, jakby się ukrył, nie? I mamy kombinację. Nie wszystko podniosłem, co? No, nie wszystko podniosłem. Co? Nie mogę go podnieść? A, pewnie mam maxa albo coś. Dobra, czy ja mogę teraz otworzyć? Nie, to nie był kod do tego, słuchajcie. Mam jakiś kod, ale to nie kod do tego. To. Tam coś świeci. Mam wrażenie, że Firelina opuścił czat w momencie, jak zrobiłem tą pozę wcześniej i się zacząłem śmiać z tego, z tej animacji. Chwila. Co ja tu robiłem? To nie było nic więcej, serio? Nie było tu zejścia na dół właśnie? Nie. Tam jest jeszcze jakaś przestrzeń, ale stąd się tam nie dostanę. Great. Bye. A ja muszę... O, szlak by to trafił. Szlak by to... Dobra, tak żeby na pewno go zabić. Przydałby się jakiś checkpointik, przyznam szczerze. Bo to moje zwiedzanie zaraz się źle skończy. I znowu zapomniałem o tym, że mam granaty. Goddammit. Ile fajnych rzeczy? Omnibot. Muszę się udać niedługo w jakieś miejsce, które mi pozwoli odzyskuje PZ po pokonaniu wroga. Czy to było tu? Więcej zdobywanych PD? Nie, to mnie aż tak nie obchodzi. O, leczenie po zabiciu wroga, 90. A ile mam full? A moje full HP to jest? No ale przy zabijaniu pajączków na przykład. No. Plus ten grubas nie zadaje mi jakoś dużo obrażeń, przeważnie trafia mnie tylko raz. I jakie to ma dodatkowe jeszcze te swoje zdolności? Dobra, ale zamontujmy to. Ja lubię leczonka. Leczonka są fajne. Super. Mamy problem teraz. Wow, 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 wow.
Nie wiedziałem, że on ma tyle zasięgu, więc zignorowałem w ogóle patrzenie na ekran przez chwilę.